Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. Dużo komentarzy czytałem, że nie da się przejść mapy. Dlatego dzisiaj udowodnię wam, że da się przejść pierwszy poziom. Potem będzie filmik z drugiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynamy od pierwszego, bo to jest jeden z łatwiejszych poziomów, tylko trzeba dobrze sobie pobejtować, dobrze pomyśleć, jaką trasę obrać i tak dalej. Dlatego ja wam to przejdę osobiście, a potem, że tak powiem, czekajcie na kolejne filmiki i dajcie znać, czy przeszliście sami, bo dużo było naprawdę komentarzy typu hejterskiego, że ktoś mnie obrażał, że co ja zrobiłem za mapę, jak to jest ustawione i gdzie te 1000 zł. No ja mówiłem, że jeżeli ktoś nie przejdzie do końca miesiąca, jeżeli ktoś przejdzie i wyśle mi filmik, to ten filmik będzie wrzucony. To będziecie widzieć, że ktoś przeszedł. Ale jeżeli nikt nie przejdzie, no to będzie podwyższona, że tak powiem, nagroda i ta mapa się da przejść, więc naprawdę tu nie ma problemu z przejściem tej mapy, naprawdę. Jeżeli wam trochę laguje na pierwszym poziomie, często się to zdarza, zaufajcie mi, na drugim poziomie już nie laguje. Serio, serio, dlatego trzeba przejść pierwszy poziom, bo zauważyłem, że tam, gdzie jest mapa otwarta, to tam laguje, a na pierwszym poziomie jest mapa otwarta, bo możecie z tego lejka wyjść i sobie, wiecie, wyjść na zewnątrz, o. To jest chyba zbyt łatwe, żeby to jeszcze tłumaczyć wam. Dobra, tu jest potrójne baitowanie. O, i tu już mnie zabiło, a to jest ostatni tunel, więc sami widzicie, za pierwszym razem wstałem po Sylwestrze, da się dojść do ostatniego tunelu. Tylko że już się tyle zabiło, bo nie zrobiłem potrójnego baitowania. Więc jeszcze raz, o, tu znowu się nie zbejtowała dolna. Da się zbejtować wszystkie trapy, trzeba dobrze tylko naskoczyć na nie, nabiec właściwie. Nie jest to trudne. Jeżeli będę za dużo razy to przechodził, to fajnie pomontuję, żebyście widzieli jeden moment, gdzie to przechodzę. Ale tu już jak widzicie, byłem prawie na samym końcu, więc to już chyba samo w sobie udowadnia, prawda? Jeszcze za pierwszym razem. No, drugi raz już doszedłem tutaj. I widzicie, za drugim razem doszedłem prawie do końca, za drugim razem przeszedłem tą mapę, więc czemu piszecie takie komentarze? Powiedzcie mi czemu. Jeżeli ja wam daję konkurs, dla mnie to nie jest problem wydać 1000 zł na osobę, która poświęci na to czas i zrobi to naprawdę dobrze. Ponieważ jeżeli naprawdę poświęcicie na to czas i zrobicie tą mapę, to naprawdę to jest nagroda nieustawiona, to jest nagroda dla was. To jest coś, co ja daję wam, żebyście mieli zabawę, jeżeli wam się nudzi Battle Royale na przykład i chcecie coś pokombinować sobie, żebyście mieli trudną zabawę, bo to każdy może przejść mapę i co? I wtedy co ja powiem wam? No dobra, no to dla każdego 1000 zł i wezmę kredyt na 250 tysięcy i wam rozdam. Nie no, to jest żart, ale naprawdę, zobaczcie, udowodniłem wam za pierwszym razem, doszedłem do tamtego etapu, czyli do tego zakrętu, a za drugim razem przeszedłem cały pierwszy etap, więc to nie mówcie mi, że się nie da. Drugi poziom, już tego nie przejdę teraz od razu, więc a drugiego poziomu osobiście nie przeszedłem, ale przeszedł go wczoraj feeling. Feeling go przeszedł, więc będzie, że tak powiem, sztosik. Jeżeli mi to nagra, to też wam to pokażę. Drugi poziom też nie jest trudny, aczkolwiek wymaga trochę precyzji. Dobra, tu sobie zbejtuję, bo to może być. Takie coś, jeżeli zrobicie, to spoko. O, drugi raz. Nie, udowodnię wam, że da się to skoczyć, bo naprawdę potem będzie, oj, nie da się tego skoczyć, bo nie skoczyłeś. Nie. Pierwszy poziom wam udowodniłem, teraz wam udowodnię drugi poziom, że da się doskoczyć do pewnego momentu, bo dalej tak sam jeszcze nie zrobiłem tego. O dobra, tu się da skoczyć. Tu już zwaliłem, ale dobra. Wiadomo, że da się tu doskoczyć, więc spoko. Dobra, brawo Patryś, drugi raz zepsułeś. Jeszcze jedziemy. Nie! Dobra. No okej, ale skoczyłem tam. Da się. Naprawdę zaufajcie mi, że to nie jest trudne. Sam pierwszy poziom. Dużo osób się męczyło, chciałem to udowodnić. Chodziłem po różnych streamach, pokazywałem, jak to przejść. Na innym streamie mi się udało przejść, aczkolwiek za nie wiem którym razem, ale długo to robiliśmy. A dzisiaj zobaczcie, za drugim razem wam przeszedłem pierwszy poziom. Więc jeżeli naprawdę się zatrzymaliście na pierwszym poziomie, zobaczcie sobie, jak ja to robiłem i macie już, że tak powiem, ściągę. Dlatego nagramy wam ściągi jeszcze do reszty poziomów. I mam nadzieję, że mi wtedy uwierzycie, że to się da zrobić. Dlatego ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że nie jesteście źli na mnie za tą mapę, aczkolwiek no to nie jest obowiązkowe, że to przejść. Po prostu zobaczcie, no.
Dajcie znać w ogóle w komentarzach, czy chcecie więcej poziomów zobaczyć, bo naprawdę, ja mogę nagrać więcej poziomów dla was i to nie ma problemu. Dajcie tylko znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Widzimy się na streamie. Cześć.